Znów udana impreza, klasztor otwiera się po raz drugi. Szczęść Boże, no faktycznie otworzył się. Nie, może tak, on jest cały czas otwarty. Otwarty jest, ale tylko do pewnych miejsc, dla niektórych ludzi. A raz w roku, czyli już drugi raz, bo przecież w zeszłym roku też był jarmark, otworzyliśmy nasze podwoje klasztoru. Jak widzimy, gości jest coraz więcej. Dopiero godzina trzecia czy po trzeciej. Gdzie tam do końca, więc myślę, że tych ludzi będzie jeszcze więcej. Cieszymy się, że ten nasz jarmark spotkał się z tak wielkim zainteresowaniem i powiem z tak wielką życzliwością ludzi, bo przecież gdyby nie ludzie, to by tego jarmarku nie było. Proszę powiedzieć, jakie atrakcje czekają na tych, którzy tutaj dzisiaj przyszli? Atrakcje mamy z kraju i z zagranicy. Oczywiście mamy pszczelarzy, mamy ludzi z koło gospodyń wiejskich, z Głuchowa. Potem jeszcze z jednej miejscowości, a teraz z Konopnicy, o właśnie, miałem sobie przypomnieć, z Konopnicy. Są goście z Litwy, to jest wielka atrakcja dla nas tutaj, ponieważ i oni się cieszą, i my możemy zapoznać się z ich tradycjami, z ich kuchnią. Będzie jeszcze wieczorem możliwość wysłuchania prelekcji o godzinie 19:30. Będą opowiadali o delcie rzeki Niemen, więc na pewno też wielka atrakcja. Przedszkole dla dzieci, przyjazne przedszkole Zielony Listek, więc wszystkie pociechy są objęte troskliwą opieką. Artyści cyrkowi, motocykliści z Głuchowa. Dużo atrakcji. Niewątpliwie jedną z nich jest zwiedzanie samego klasztoru. Proszę powiedzieć, które z tych miejsc, które dzisiaj można oglądać, są zazwyczaj na co dzień zamknięte dla przeciętnego zjadacza chleba? I teraz zabrzmi to troszeczkę śmiesznie. Dla przeciętnego zjadacza chleba zazwyczaj zamknięty jest refektarz, czyli nasze miejsce posiłków, czyli tam, gdzie franciszkanie, zakonnicy gromadzą się i spożywają posiłki. Kapitularz, czyli miejsce naszych spotkań, takich wspólnotowych, domowych. Zazwyczaj nie mogą zobaczyć wirydarza, bo to jest takie miejsce, co prawda centralne w klasztorze, ale niedostępne. Mogą zobaczyć, jak wyglądała wcześniej krawcownia, czyli to miejsce, gdzie szyto habity dla naszych współbraci. Miejsce pracy współbraci, bo przecież i mieliśmy tutaj w Wieluniu swojego krawca, który szył habity nie tylko dla współbraci w Wieluniu, ale i dla tych, którzy są w innych klasztorach. Wystawiliśmy w tym roku do zobaczenia ornaty, te, które mamy zabytkowe, wcześniejsze ornaty rzymskie, które już nie służą, czy nie ubieramy się w nie do mszy świętej, ale ze względu na bogate hafty, na taki elegancki wygląd, można teraz pokazać ludziom. I sprzęty, których do tej pory nie widziano. Starsi pamiętają, ale młodsi nie wiedzieliby, co to znaczy i gdzie to postawić w kościele. Ma bardzo przyjemnie jest, tylko pewnie pogoda ładniejsza była troszeczkę. To by było jeszcze lepiej, nie? Ale tak to bardzo jest smaczne dania i można poglądać, zwiedzić, posłuchać, jak ładnie grają. Bardzo ładnie. Z nami jest pan Ryszard Bonisławski. Myślę, że mogę powiedzieć bez kozery, że to chodząca encyklopedia wiedzy o całym województwie łódzkim. Proszę powiedzieć, nie jest pan dzisiaj sam. Przyjechał pan z pretendentami do tego, by oprowadzać m.in. po pięknej ziemi wieluńskiej. Tak, szkolimy przewodników, którzy będą w przyszłości promowali m.in. szlak bursztynowy. Dlatego poświęcamy 2 dni na poznanie tego terenu, czyli ziemi wieluńskiej. A przewodnicy pochodzą z okolic Sieradza, z Burzenina i Warty. I ponieważ oni też leżą na szlaku bursztynowym, sądzą, że to w przyszłości będzie ważny punkt w działalności takiej promocyjnej dla regionu i bardzo ważny turystycznie. No jest to najistotniejszy produkt turystyczny dla tej ziemi.